Dzień dobry, witajcie. Ja znowu maszeruję do biura. Zabieram was ze sobą, dlatego że mam nadzieję, że po pracy z Andrzejem skoczymy do browarów warszawskich. W sensie tam się spotkamy, bo Adam jest w pracy to po drodze. Andrzej, mam nadzieję, że da radę dojechać, dlatego że strasznie chciałam spróbować ich pierogów z jagodami. I tak ich męczyłam o to, w sensie wstałam do nich na Instagramie, kiedy będą te pierogi i kiedy będą te pierogi. A jak już się pojawiły, to było tak dużo zamieszania z mieszkaniem i tak ogólnie rzecz biorąc, że do tej pory jeszcze ich nie spróbowałam. Także mam nadzieję, że to dziś jest ten dzień, kiedy zjem te przepyszne jagodowe pierogi. Tak, taki mam plan na życko dzisiaj. No, powiem wam, że naprawdę mega się jaram na myśl o tym jedzonku, tym bardziej, że w browarach jako w browarach nigdy jeszcze nie byłam. W tej okolicy tam, w centrum bywałam, ale w restauracji jako takiej nie byłam. Także jestem podekscytowana, ale dobra. Odkładam kamerę, trochę boli mi już rączka. Nie jestem specjalnie silna, także musicie mi to wybaczyć. No i właśnie, dochodzę do pasów, więc kończę. Lecę na tramwaj, bo no chcę być w pracy odpowiednio wcześniej. Witam się z wami z nowego dla mnie miejsca. Pierwszy raz jestem tutaj, czyli na browarach warszawskich. Czekam na Andrzeja, zaraz jest 16 i umówiliśmy się, że idziemy na pierogi. Ale powiem wam, że stoi tutaj taka fura, do której co chwila podchodzą ludzie i robią sobie z nią zdjęcia. Lambo. W ogóle bardzo ładnie tutaj jest. Co prawda raz byliśmy tutaj obok, ale to wieczorem i też zacnie to wyglądało, tylko wtedy się nie zatrzymywaliśmy na to, żeby coś zjeść. A teraz idziemy na moje wyczekane pierogi z jagodami. Czekam tylko, aż Andrzejek do mnie dojedzie. Jak tylko będzie na miejscu, to idziemy po te pierogi i na pewno je wam pokażę. Andrzejku, przywitaj się. Ejo. Andrzej przyjechał, idziemy. Nie reagowania, ale miałem kufry, żeby wziąć kask dla Kasi, kurtkę. I się nie mogę przyciskać, a ludzie to debile. I robili Tetris na skrzyżowaniu i było po prostu stało. Wszystko. W każdym kierunku. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Idziemy do browarów na pierogi z jagodami. To znaczy jedzie na pierogi, a na co idzie Andrzej, to jeszcze nie wiemy. To się zaraz okaże. Słuchajcie, już zamówiliśmy, już nawet mamy nasze jedzonko. Zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Czyż to nie cudne? Jeszcze dostaliśmy tutaj, Andrzej dostał chyba, chlebek. I zobaczcie, Andrzej też ma pierożki, ale w wersji z kurkami. No, ładne. Lemoniada z Marku ją oczywiście przepyszna. Andrzej ma klasyczną, dobra? Dobra. Bierzemy się za jedzenie, ale to wygląda obłędnie. Andrzej właśnie prawie nie zauważył, że ta biała koszulka to był błąd taktyczny. Ale słuchajcie, jestem gotowa ją poświęcić dla tych pierogów. Dojechaliśmy do domu. Zobaczcie, jak krzywo na ślepo założyłam sobie kominiarkę. Ona wyglądała lepiej, ale potem jak wciągałam kask, to mi się przekręciła, ale jestem ciekawa, jak będę wyglądała, jak wyjmę z tego banie. Bo zawsze właśnie mam ten problem, że mój makijaż potem już nie istnieje. Także sprawdźmy to. Ale wyglądam komicznie. No, mam odgnioty, jak się masz. No, moim zdaniem nie ma sensu noszenie makijażu pod kask. Ale jak ktoś lubi, to go uchoryt. Moja czysta kominiarka już jest tu beżowa. No ale po to jest kominiarka. No ale właśnie, po to jest kominiarka.
Natomiast naprawdę uważam, że nie ma sensu, bo tak mi się tu wszystko starło. Nie kumam. Dlaczego laski się męczą robiąc makijaż, żeby potem właśnie wyglądać tak, jak zdejmą ten kask. Idę się zmyć, bo wyglądam jak pół dupy zza krzaka. I pewnie wrócę do was dopiero jutro. The next day. Dzień dobry. Ale to był, słuchajcie, ciężki poranek. Wczoraj położyłam się trochę później spać niż w środę. I dzisiaj odczułam tego skutki, jak zadzwonił budzik. Normalnie, zazwyczaj jest tak, że jak on mi zadzwoni o tej 4:30, to ja go sobie co prawda przestawiam, ale w większości przypadków wstaję zanim on mi zadzwoni. W sensie tak, że Andrzej słyszy tylko jeden budzik, ale dzisiaj tak nie było. Dzisiaj jak przestawiłam budzik, to w momencie znowu zasnęłam. No i ten drugi mnie obudził. Więc zebrałam się tak szybko. No ogarnęłam się, jak widzicie. Mam nadzieję, że dam radę jakoś pomalować się w tramwaju. Dlatego, że zależy mi na tym, żeby dzisiaj szybko dojechać do Foresta. No bo chcę szybko z niego wyjść. Po południu widzimy się z Julką i z Mariuszkiem. No i właśnie, jako że ja wstaję tak wcześnie, to jestem przekonana, że ja po prostu padnę jak dętka wcześnie. Więc plan jest taki, że jadę do pracy jak najwcześniej. Powinnam dojechać do banku 6:20. Zobaczymy, czy tramwaj tak dojedzie. No wiecie, jeszcze potem z przystanku muszę dojść do biura. Więc tak, chociaż że będę w pracy 6:30, to jak 14:30 wyjdę, to będę w domu jakieś 15:20. Będę mogła się jeszcze wyspać, bo z Julką i z Mariuszem widzimy się o 19:00. Więc mam nadzieję, ale głośno, samolot jako co. Więc mam nadzieję, że ten mój plan wypali. W ogóle, oj, muszę zmienić na chwilę rękę. W ogóle powiem wam, że mega się jaram, dlatego że no właśnie wczoraj się później położyłam, bo byliśmy u pana Darka, czyli u taty Mariusza. I już zabrał od nas klucze do mieszkania. Dzisiaj ma tam jechać na jakieś tam rozpoznanie. Nie wiem, czy tam jakiś sprzętów sobie nie będzie zawoził. Powiedział, że może już coś zacznie, ale nie jest pewien, nie obiecuje. Na pewno zacznie w poniedziałek. No i mega nas to cieszy. Słuchajcie, no minęły 3 tygodnie. Znaczy w poniedziałek miną 3 tygodnie od naszego... Nie 3 tygodnie, 4 tygodnie prawie. Od naszego pierwszego odbioru, ale ponad 2 tygodnie czekaliśmy na poprawki. No w międzyczasie pan Darek miał problemy zdrowotne, więc biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, to mam takie poczucie, że mega szybko i tak zaczniemy ten remont. Mogłoby być dużo gorzej. Także na maksa mnie to cieszy. No. Dzieje się już coś. Ojku, ale słonko. Ale słoneczko. W kamerze chyba tego tak nie widać, ale pięknie to wygląda. Tak na żywo. Trochę razie nie wgały. Ale wygląda to imponująco. No, także tak. Czy coś jeszcze chciał powiedzieć? Chyba nie. Najważniejsza informacja to właśnie te klucze. No i też widzimy się z Julią i z Mariuszem. Mam nadzieję naprawdę, że w tym tramwaju, jak sobie siądę z tyłu o tej godzinie, nikogo jeszcze zazwyczaj w tych tramwajach nie ma, no to się domaluję, bo póki co zrobiłam sobie podkład, żeby nie straszyć kolorem mojej cery. No i tak lecę na tramwaj. Bo zasnęłam lekki zawał, bo widzę, że tramwaj od tutaj jedzie. Ale to 31. Więc nie mój. Ja czekam na 17. Ona powinna zaraz tu przyjechać. No. Zajęłam się od tego chodzenia i gadania jednocześnie. Więc zmykam. Wrócę do was pewnie po pracy jakoś, jak będziemy się ogarniać na przyjazd Julki i Mariusza. A no jeszcze wam powiem, że ostatnio właśnie przychodzę na przystanek na Postępu. Rondo Unii Europejskiej jest tam przystanek dalej, tak jak stoi tramwaj. Bo mam wrażenie, że tutaj mam jednak lepszą drogę przez to, że nie mam żadnych świateł po drodze. Tylko mam, wiecie, przejście takie z... Sorki. Przejście takie z
pasami, no i wiadukt, ale powiem wam, że jest to trochę niebezpieczne. Z jednej strony spoko właśnie, bo z góry widzę, czy tramwaj jedzie. Jak jedzie, to zazwyczaj przyspieszam kroku. Ale ja mam wrażenie, że te tramwaje się tu wcale nie zatrzymują, jak nikt tu nie wysiada. W sensie, jak nikt tutaj nie wsiada, bo to jest tak, że on się zatrzymuje. Nawet drzwi się nie... W sensie, on staje. W sumie na sekundę. Nawet drzwi się nie otwierają i on jedzie dalej. I właśnie zawsze z perspektywy tamtego przystanku miałam wrażenie, że ten tramwaj, ten przystanek pomija. I to nie jest takie do końca pominięcie, bo on, tak jak mówię, on na sekundę staje. Ale generalnie nikt tu nie wychodzi i zazwyczaj nikt nie wsiada. Także, no, trzeba uważać, bo to nie jest tak, jak wiecie, na tych przystankach właśnie przy skrzyżowaniach stricte, że tramwaj stoi, bo ona na przykład ma dłuższe światła czy coś, nie? To trzeba latać dosyć sprawnie. A widzę, że już jedzie. Wracam do was już po drzemce, słuchajcie. Jeżeli chodzi o mój makijaż w tramwaju, to on się udał. Polecam. Katarzyna Berowska. Można zaoszczędzić trochę czasu. To jest naprawdę bardzo spoko opcja. Natomiast chciałam wam powiedzieć, że udało mi się dojechać do pracy tak wcześnie, jak chciałam. Byłam o tej 6.30, więc wyszłam 14.30, więc o 15.30 już wchodziłam na klatkę. Byłam już mentalnie gotowa na moją drzemkę. Wyspałam się, właśnie idziemy do Semolino. Najpierw tu się spotkamy z Julią i z Mariuszem, a potem przejdziemy do nas. Także tak, za chwilę pewnie zobaczycie coś pysznego. Niby Instagram je pierwszy, ale już widać, że się nie powstrzymała Miry, ja już umoczyłam w drineczku, jakby ktoś był ciekaw. Andrzej ma lemoniatkę, to jest nasza pizzunia, którą będziemy jedli na spółę. Mario ma carbonale, a Julka ma gnocchi. Tak, tak się nazywa. Tak. Tak. Albo po polsku, gnocchi. Gnioki. Gnioki. Także tak, bardzo smaczny drink. Już kilka razy kupiłam i ten spinaczek jest taki cute. Jedzonko, jedzonko i po jedzonku. Potem byliśmy jeszcze w Biedroneczce, poczylowaliśmy. Jest w pół do pierwszej. Julki Mariusza już z nami nie ma, więc pozbywam się tego, czyli twarzy. I lecimy w kimę. Chyba będę już kończyć tego vloga. Wydaje mi się, że trochę się tu już działo. Jutro zaczynamy weekend. Zobaczymy, co się pokaże. O, jeszcze Andrzej. Z prezentami od Julki i Mariusza. Muminkowe ciastka. Ekstra, co? Te z czekoladą są moje. Jakby co. Bo ja jestem słodszy i nie potrzebuję tyle cukru, tak? Jestem sytki. Mhm. Tak. Co? Nic. Oczko, o które kole. Żartuję. Ale to jest taki zaciutki, że nie podoba mu już czekoladki. Nie, a tak serio, no to myślę, że będziemy już kończyć. Nie wiem, czy nagramy coś ciekawego w weekend. Jeżeli nagramy. Tak, to fajnie. A no właśnie, tak, kolejny odcinek farb. Także tak, coś jednak się będzie wydarzało. Nasza będzie, nie wiem już, która wizyta w Leroyu. Także dziękuję wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i do zobaczenia. A i w ogóle powiem wam, że dzisiaj pojawił się na tapecie temat podróży do Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie kciuki, żeby nie umarł.